Dzień dobry, po raz kolejny Polska Fika. Dzisiaj u mnie w studio pani Jolanta Słowińska-Ryszka, teatrolożka, kulturoznawczyni oraz była pełnomocniczka prezydentki Łodzi do spraw polityki, nie, edukacji kulturalnej. Zaraz potem będę rozmawiał jeszcze z Tomaszem Rodowiczem z Łodzi. A spotykamy się z bardzo smutnej okoliczności śmierci Petera Brooka. Pani Jolanta Słowińska-Ryszka pisała pracę magisterską na temat Petera Brooka. Witam panią serdecznie. Witam, dzień dobry. Tak, to prawda. Pisałam pracę, promotorem mojej pracy była profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska. Legendarna. Legendarna. Och, o pani profesor też powinniśmy kiedyś zrobić wywiad, spotkanie. Myślę, że duża rzesza ludzi. Natomiast tak, Peter Brook, postać legendarna. Człowiek teatru, ale takiego teatru uniwersalnego. Za życia stał się legendą. Jego śmierć, myślę, że jest takim momentem przejścia Petera Brooka do uniwersum, bo on jakiś czas temu już wycofał się z życia publicznego, społecznego z racji wieku. Umierając, Peter Brook miał już skończone 97 lat, więc no, jego życie było bogate, jego twórczość przebogata i to, że zmienił dla nas teatr, wielokrotnie zmieniał konwencje, poszukiwał całe życie do prawie samego końca. Kilka lat temu powstał jeden z ostatnich spektakli, czy ostatni spektakl oparty jeszcze na spektaklu Mahabharata, jego największym dziele, jego opus mundi, to spektakl Battlefield. I to przedstawienie dążyło, tak jak wiele dzieł teatralnych Petera Brooka, do takiego uniwersalnego teatru. On wyszedł z teatru komercyjnego, on zrealizował bardzo wiele operowych przedstawień komercyjnych, westendowskich. On na West Endzie wystawiał, był bardzo popularnym brytyjskim w latach 40., 50. reżyserem, rozchwytywanym, zarabiającym bardzo dużo. Natomiast w latach 60. skierował się na tory eksperymentu, poszukiwania, takiego działania ukierunkowanego na rozwój duchowy, czyli jakby zaczynał wychodzić z tej dobrze pojętej rozrywki w taką stronę budowania człowieka, spotkania z drugim człowiekiem, takiego, tak jak powiedziałam, teatru uniwersalnego. W którymś momencie to się zaczęło łączyć z jego życiem zawodowym, później z grupą, którą stworzył na przełomie lat 60., 70. i takiej eksploracji, poszukiwań w dziedzinie teatru, które miały czemuś służyć. Czemu? No takiemu właśnie i samorozwojowi, i budowaniu kontaktu. Widz u Petera Brooka był bardzo ważny. Widz to była część spektaklu. Może jeszcze o tym, do tego wrócimy, do jego charakterystyki takiej teatrologicznej. Natomiast chciałbym zapytać o to, no, każdy chciałby dożyć jego wieku, 97 lat. Czy to było dobre życie w znaczeniu takim, na czym by polegała ta recepta, jeżeli można byłoby mówić o jakiejś recepcie? Czy to jest to wejście na drogę samorozwoju? Myślę, że tak. Peter Brook cały czas był w ruchu. Mhm. I nawet jakby teatr to było to miejsce, w którym on pokazywał ten rozwój siebie, swojej grupy, ludzi, z którymi współpracował, aktorów. Dawał nam niemalże w każdym przedstawieniu takie recepty. Jeden ze spektakli, Tierno Bokar, oparty na sufickiej filozofii mistycznej, gdzie cały czas mówimy o rozwoju, o rozwoju, o rozwoju, bo jak się zatrzymujemy się, życie staje, tracimy sens życia. I czy to niekoniecznie musi być ta religia, czy inna. Peter Brook opierał się też na filozofii Gurdżijewa, ormiańskiego filozofa, i tutaj warto przypomnieć, że też Jerzy Grotowski czerpał z Gurdżijewa. Oni gdzieś się ze sobą spotykali, czyli ten rozwój, to poszukiwanie ciągłe, przekraczanie jakichś granic, nawet stawianie sobie granic, tu nie chodzi o teatr, tu chodzi o własne jakieś życie. To było fantastyczne. Jego obecność, a miałam to szczęście, że spotkałam go kilka razy w życiu,
niestety nie na ulicy, ale na spotkaniach w Polsce, najczęściej we Wrocławiu. Bywał w Polsce. Bywał w Polsce, przyjeżdżał do Polski, przyjaźnił się z Jerzym Grotowskim, wspierał go. Można powiedzieć, że Peter Brook był takim światowym rzecznikiem Jerzego Grotowskiego. To ważne jest w tych relacjach i Jerzy Grotowski mu się odwdzięczał również w swoich przyjaźnili się, lata przyjaźni. Natomiast obecność, taka pogoda ducha tego człowieka, on w pracy swojej, wystarczy odpalić YouTube'a i zobaczyć kilka materiałów, kiedy Peter Brook rozmawia ze swoimi aktorami, kiedy rozmawia z ludźmi, udziela wywiadów czy fragmenty filmów dokumentalnych. To jest postać, która cały czas po partnersku traktuje drugiego człowieka. W rozmowie, w dialogu człowiek wychodzi z przedstawienia Petera, wychodzi z przedstawienia Petera Brooka, czy z tego kontaktu, taki zbudowany pozytywnie. Więc myślę, że to było dobre życie, to było bardzo wartościowe życie i ta grupa ludzi, jego ludzi, którzy się nim inspirowali, którzy u niego pracowali. Warto wspomnieć znowu polskie wątki. Krzysztof Warlikowski, Piotr Cieplak, Zbigniew Brzoza, czy Andrzej Seweryn i Ryszard Cieślak. To te dwie ostatnie postaci to aktorzy, którzy u niego w przedstawieniu Mahabharata przez lata pracowali i właściwie tworzyli tą wspólnotę, tak? Bo Peter Brook tworzył taką wspólnotę z widzami, z aktorami, z grupą. To było bardzo ważne dla niego. Czyli to nie jest tak, bo akurat Andrzej Seweryn to jest dobry przykład aktora, który może bardzo wiele rzeczy przedstawić, niekoniecznie się charakteryzować tym, jak to przeciwnicy tego rodzaju aktorstwa, czy też sztuki teatru, która reprezentowana jest przez Grotowskiego i Petera Brooka. Przeciwnicy mówią, że no, aktor, który zaczyna ich słuchać, przestaje być aktorem, bo zaczyna siebie realizować. W związku z tym no, na przykład Maja Komorowska nie może być jakby no, odgrywać wszystkich możliwych ról, tylko ma bardzo charakterystyczną jedną rolę przez całą swoją karierę. Oj tak, może być. Natomiast to odkrywanie człowieczeństwa w tym zawodzie i takie uniwersalne podejście w mojej ocenie, kiedy oglądamy przedstawienia Petera Brooka, bo o Jerzym Grotowskim trzeba by było trochę w innym kontekście tak powiedzieć, bo tutaj on, tak jak Peter Brook syntezuje, zbiera międzykulturowo, on różne postaci z różnych kultur, z różnych grup etnicznych nam pokazuje i łączy, tak syntezuje, tak Jerzy Grotowski wchodził, i to jest słowo znowu Petera Brooka, w taki rodzaj sublimacji, tak? Czyli uwznioślenia. Tutaj gdzieś wyszedł, w ogóle Peter Brook jest pragmatyczny. On stawia na przedstawienie, to jest jego medium. Grotowski wyszedł z teatru. Grotowski nigdy nie był komercyjny. Nie? Tak, Grotowski nigdy nie był komercyjny, natomiast no, Grotowski gdzieś teatr też był dla niego pewnym, tak jak dla Petera jest medium, dla Grotowskiego był takim wehikułem do czegoś jeszcze więcej. Natomiast nie widzę, czy w mojej ocenie i osób, z którymi współdzieliliśmy doświadczenie teatralne, wychodzi człowiek bogatszy z przedstawienia Petera Brooka. Wychodzi, doznaje... powiem to, katarzis, doznaje takiego pewnego rodzaju, no, znowu mocne słowo, takiego rodzaju zen, gdzie wychodzimy, jest ten moment, kiedy po opowiedzeniu historii, bo to zawsze opowiadanie historii, no tu można by mnożyć tematy Petera Brooka i jego przełamywanie różnych konwencji, czyli znowu to opowiadanie historii. Te historie są zawsze uniwersalne. One dążą do pewnego rodzaju absolutu, ale dla nas to może być, my z tego możemy wyciągać różne wnioski. To no właśnie, jest mocne. Właśnie zawsze. Chciałem zapytać o tę jego obsesję polem walki, Battlefield, czyli Mahabharata. Bo to jest jakaś taka metafizyka, którą dokłada się do
opowieści o tym, że życie to walka, prawda? Że życie to również rzeczy niedobre, jak zabijanie innych i tak dalej, bo przecież o tym to traktuje. I czy to jest taki pesymistyczny obraz świata, do którego dołącza się niejako ta warstwa metafizyczna, czy też otoczka metafizyczna, czy też coś innego, czy ja źle myślę? Tutaj nie byłabym pewna, to znaczy nie ma żadnego takiego przekazu, że jest obraz pesymistyczny świata, że Peter Brook nam chce przedstawić pesymistyczny obraz świata. On nam opowiada historię ludzkości. A jak to w historii ludzkości czy człowieka są momenty dobre, złe, smutne, gorsze, lepsze i jest też taki balans. I o tym balansie Peter Brook często mówi. On takiego balansu szuka człowieka i to się pojawia. Umysł, serce, ciało. Ciało jest u Petera Brooka bardzo ważne, ale ciało nie jest tylko tym nośnikiem pewnych jakichś schematycznych rozwiązań. Ono ma być w tej równowadze, w balansie. Jeden z ostatnich dokumentów o Peterze Brooku, film, który jest zapisem próby, a właściwie wielu prób dotyczących ćwiczenia, bo ćwiczenia u Petera Brooka, ćwiczenia fizyczne są też istotne, były istotne dla jego poczynań teatralnych. Film pod tytułem Lina, Tightrope. Półtorej godziny oglądamy ludzi chodzących po linie, której nie ma. I to jest ważne. Te ćwiczenia fizyczne, oni godzinami ćwiczyli, żeby osiągnąć pewnego rodzaju balans i prawdę, taką prawdę, ale nie, że mamy wypracowane gesty. To nigdy nie była gra mimów. No właśnie, bo to przypomina pantomimę. Tak? No, ale to jest też takie tai chi teatralne. Oni dużo ćwiczyli, korzystali z różnych technik. Ta grupa, to eksperymentowanie polegało na tym, że oni korzystali z różnych technik, wschodnich, zachodnich. I takie poszukiwanie właśnie wspólnego mianownika. No tutaj by się ciśnie na antropologiczne podejście do teatru i Eugenio Barba znowu. Tak? Gdzieś jakiś wspólny mianownik, czyli ten cały czas gdzieś uniwersum. No właśnie, ciało jest bardzo istotnym wątkiem. Tutaj te ćwiczenia cielesne, aktor musi panować nad ciałem, ale to w teatrze takim zwykłym też jest, nie? Aktor, który jest gwiazdą, musi na zawołanie przytyć, schudnąć, musi panować nad ciałem. Czym się różni ćwiczenie, trenowanie ciała u Petera Brooka od zwykłego gwiazdorstwa? Myślę, że intensywnością i czasem poświęconym na pewno na te ćwiczenia, dlatego że Peter Brook dążył i dlatego też pracował. Jego zespół, jego trupa teatralna już w latach 70. miała ten komfort, że mogli pracować tygodniami, miesiącami nad wybranym przedstawieniem. Ludzie, którzy zgodzili się na to, pierwszą propozycją, to jest taka dygresja, natomiast propozycję do Mahabharaty otrzymał Daniel Olbryski najpierw. Natomiast on się nie zgodził finalnie z tego powodu, że on, gdy uświadomił sobie, ile czasu musiałby poświęcić na ćwiczenia właśnie na takiej linie, balansowania, tego doświadczenia, tego poznawania własnego ciała i tego, że to ciało jest tak posłuszne umysłowi i emocjom, i że to jest spójne, to zrezygnował. Właściwie nie zrezygnował, ale podziękował za współpracę i zaproponował Andrzeja Seweryna. I to jest fakt. Tutaj aktor w teatrze, o tym też Peter Brook wielokrotnie mówił, aktor w teatrze zawodowym, ale nie nastawionym na proces, na eksperyment, na doświadczenie, tylko na teatr zawodowy, komercyjny. Aktor często pracuje głową, ustami, ciało jest uśpione. Peter Brook mówiąc o tym, przywołuje znów ten dokument Lina, on mówił tam, że wasze stopy powinny mieć oczy, czyli gdzieś jest spójne to ciało. To jest, gdybyśmy mogli tego doświadczyć
Wystarczy pójść na warsztat pantomimy na kilka godzin, poznać swoje ciało, jak my się poruszamy, jakie mamy mięśnie. To jest fenomenalne doświadczenie. Myślę, że ci ludzie, którzy poszli drogą Petera Brooka, w jego kierunku czy w ten teatr, mają przebogate doświadczenia. Mieli mnóstwo kontynuacji Peter Brook. Akram Khan Company to pierwsze, co mi przychodzi głowy. Jego uczeń, młody chłopiec, który wystąpił w Mahabharacie, jest choreografem, ma międzynarodowy teatr tańca. Będą nas prawdopodobnie słuchać i oglądać również studenci. Pani pisała pracę magisterską na temat Petera Brooka. Jednocześnie jest to sam w sobie temat o rozwoju. Ja zazwyczaj swoim studentom, magistrantom mówię, że praca nad pracą magisterską musi ich samych rozwijać. I to jest w każdym przypadku. Czy to nie może być po prostu zadany temat, my musimy się spotkać pomiędzy. I natomiast w przypadku takich tematów, no to przypuszczam, że pani potwierdzi ten wątek, że praca nad pracą magisterską może rozwijać. Co pani dała praca nad pracą magisterską o rozwoju w przypadku Petera Brooka? Mnóstwo inspiracji. Kolejnych otwieranych szkatułek, kolejnych ścieżek. Myślę, że to było ciekawe, bo skąd pomysł? Ja nie miałam jakiegoś skrystalizowanego... Profesor Kuligowska nie lubiła Petera Brooka i tego rodzaju teatru. To nie był jej teatr i ona tego nie ukrywała, natomiast była bardzo pomocna. Ona była zwolenniczką bardziej klasycznego, tak, pudełkowego teatru, wręcz. Tak, teatru. Tak. I to jest cenne, ponieważ dla mnie było cenne to, że mimo, że ona wyraziła pogląd na temat mojej pracy, to była tak pomocną osobą. Ona wręcz wychodziła z tego ex-katedra. Ja nie wiem, może taką anegdotę przytoczę, że kiedy Peter Brook otrzymywał w Poznaniu doktorat honoris causa, to pani profesor pojechała tam oczywiście jako gość zaproszona i przywiozła mi książeczkę laudacji i powiedziała, a leżała obok, to jest to, wzięłam jeszcze jedną dla pani, żeby pani miała. I ja mam tę książeczkę do tej pory. Ona mi przesyłała materiały, będąc w swoim domu na Mazurach, dostawałam od niej listy, w różny sposób mi pomagała przy tej pracy. Natomiast jakby sam temat pojawił się w momencie, kiedy na zajęciach oglądaliśmy fragmenty Mahabharaty. Właśnie. Ja mówię, wow, to jest coś, co jakby temat sam mnie wybrał, a później ja do tej pory często sięgam do teatru Petera Brooka jako po prostu takiego, czy do jego tekstów, bo przecież mnóstwo tekstów teoretycznych i opowieści Petera Brooka w tych tekstach, żeby czasami sobie przypomnieć, jakim człowiekiem jestem. I to jest ważne. Także to jest droga, jakby to powiedział Gurdjieff, w którym był jednym z ojców duchowych, czwarta droga, czyli cały czas w stronę rozwoju i w stronę jakości. Także studenci, którzy wybierają pracę, myślę, że jak im nie jest po drodze, to na każdym etapie można zmienić, żeby to sobie po prostu, żeby być z tą historią, z tą pracą. I tym optymistycznym akcentem może byśmy zakończyli dzisiejszą Polska Fika. Jolanta Sławińska-Ryszka w moim studiu, teatrolożka, kulturoznawczyni. Chciałbym serdecznie podziękować i namawiać do samorozwoju. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, ponieważ mamy kilka dni od śmierci Petera Brooka. Mam już jedną wypowiedź na ten temat od kogoś, kto pisał pracę magisterską. I teraz chciałbym zapytać pana jako praktyka, jako człowieka, który mocno siedzi w
tradycji Petera Brooka. Jest pan filozofem, jest pan aktorem, jest pan reżyserem, dyrektorem. No, praktycznie przełożył pan bardzo wiele rzeczy, które wiążą się z Peterem Brookiem, ale z tego co wiem, również znał pan go osobiście, poznał pan kilka razy. Co Peter Brook, co polska kultura zawdzięcza Peterowi Brookowi? No ja myślę, że na poziomie teatru, czy na poziomie tego, co w teatrze się wydarzyło, bardzo dużo. I konkretnie poprzez udział polskich aktorów w jego dramatach, w jego inscenizacjach, jak i poprzez jego kontakt i wpływ na Jerzego Grotowskiego. Wydaje mi się, że Grotowski wielokrotnie o tym mówił, że Peter Brook sformułował właściwie nazwę, a właściwie temat, czy tą ramę, którą wyznaczał ostatni etap prac Grotowskiego. On znalazł tą formułę, którą określił tą pracę jako sztuka, jako wehikuł, czyli poprzez rozmowy z Grotowskim, poprzez obserwację jego pracy przez wiele lat, udało mu się w rozmowie z Grotowskim wyłuskać coś takiego, że i nazwać to w sposób dosłowny, że sztuka funkcjonuje u Grotowskiego na tym ostatnim etapie jako wehikuł do czegoś innego, jako pojazd do tego, żeby sięgnąć po inne rzeczy, ale sztuka jako sztuka funkcjonuje jako podstawa czy punkt wyjścia. Peter Brook miał wielokrotnie był w Polsce ze swoimi spektaklami i widać, że bardzo mocno odcisnął piętno na tym, co się w polskim teatrze działo, szczególnie w tym takim progresywnym, poszukującym, mocnym. Pamiętam jego Sen nocy letniej, genialne przedstawienie, już nie pamiętam, w 60 czy w 70 roku, które pokazywał w Warszawie. Fenomenalnie, technicznie, fantastycznie zrobione. I kolejne jego spektakle, które stawiały na wielokulturowość, na bardzo głębokie poszukiwanie tych kodów kulturowych w różnych kulturach, bardzo mocno wiązały się z Afryką, ale nie tylko, z Indiami. I poprzez składy i międzynarodowe projekty, które wykonywał, miał ogromny wpływ na to, co się wydarzało. On przecież zaangażował do swojej Mahabharaty Andrzeja Seweryna i Ryszarda Cieślaka. No właśnie, Seweryn ostatnio jest bardzo słynnym aktorem. No można powiedzieć, wszedł do popularnej kultury, nie tylko przez wystąpienie na specjalnym ukraińskim czy proukraińskim festiwalu w znakomitej roli, ale również no, jako królowa. W serialu. Tak, no Andrzej Seweryn ma w ogóle bardzo bogatą biografię i przez to, że był też jedynym polskim aktorem, który funkcjonował w teatrze paryskim i to było taki najwyższy jego punkt osiągnięcia, że mówił w języku i realizował sztuki w języku francuskim przez wiele lat. Teraz wrócił do Polski, jest dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie. On ma ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę, ale zawsze mówił, że to doświadczenie pracy z Peterem Brookiem było dla niego jedno z ważniejszych. W momencie, kiedy pracę, którą Peter Brook jakby angażował wszystkich aktorów, była jednak bardzo osadzona w fizycznych działaniach, w obrazach, w budowaniu na całej tej mitologii czy mitów Mahabharaty w oparciu jednak o udział tej grupy, ogromnej grupy aktorów w fizycznych działaniach, bo te opowieści się toczyły tam na żywo. Więc Andrzej Seweryn bardzo dobrze i mocno wspomina ten okres współpracy i na pewno Peter Brook miał dla niego ogromny wpływ. Zresztą widać to w jego wspaniałym
wspaniałych rolach, które robi. To są ślady, które można odnaleźć w jego zaangażowaniu, jakby całego physis w pracy. No właśnie, a jeżeli mógłbym zapytać, bo taka sytuacja mnie bardzo zaciekawiła. Dowiedziałem się, że pierwszy propozycję otrzymał Daniel Olbrychski i jakby on wskazał Seweryna. Co takiego jest w grze aktorskiej Olbrychskiego, co mu nie pozwalało wejść głęboko w to, co proponował Peter Brook, a jednak Seweryn podjął się tego? Ja myślę, że po prostu nie wiem. Ja wiem, że to jest gdybanie, mogę przypuszczać. No wydaje mi się, że Andrzej Seweryn w tamtym okresie życia, czy na tamtym etapie, był osobą dużo bardziej poszukującą nowych doświadczeń i jakby nowych dróg. Olbrychski w tym czasie już był gwiazdą i jakby być może nie szukał już nowych doświadczeń i kompletnie nowych wyzwań, a to było, cały ten projekt był ogromnym projektem wieloletnim, który angażował bez reszty uczestników i być może Daniel już sobie nie mógł na to pozwolić w tym okresie, ale właśnie, nie jestem pewien. No właśnie, bo Peter Brook to są długie projekty, prawda? To nie są projekty na chwilę, na moment. To nie jest momentalność facebookowa. Tak, on, Peter Brook właśnie, jego pracę charakteryzuje zawsze jakiś bardzo głęboki okres badawczy, penetracje kulturowe, szukanie międzykulturowych znaków i znaczeń, które by nasyciły tą pracę i tworzenie własnych autorskich projektów w oparciu o bardzo głęboko posuniętą im mitologię i takie kulturoznawstwo, które bardzo penetrował we współpracy z dużym zespołem. Więc u niego te projekty zawsze trwały i zawsze były prowadzone w takim bardzo określonym kierunku, czy to był Hamlet, czy to były późniejsze te afrykańskie jego spektakle, czy w oparciu o te mity, czy legendy afrykańskie, zawsze były prowadzone w coś, co można określić jako takie głębokie studium nad sensem teatru w ogóle. I wydaje mi się, że Peter Brook ostatnio szedł w stronę takiego bardzo uproszczanego, redukowanego teatru, który zachowywał właściwie funkcję aktora jako najwyższą funkcję i jego opowieści i sposobu opowiadania za pomocą bardzo prostych środków. Ja już widziałem jego w Paryżu Burzę Szekspira, gdzie też w fenomenalny sposób zredukował całą scenografię, jak okręt tonął, to po prostu dwóch aktorów trzymało takie żerdzie bambusowe i po prostu te żerdzie szły do góry i to wiadomo było, że zakrywa ich woda. Więc takimi najprostszymi środkami, zachowując jednocześnie nieprawdopodobnie wyrafinowane aktorstwo, trzymające w napięciu przez tych międzynarodowych aktorów, od aktorów z Afryki, Japończyka wspaniałego. Więc to wszystko budowało taki rodzaj głębokiej kulturowej penetracji, że było fascynujące, więc wydaje mi się, że u Brooka, który zawsze jakby szedł swoją drogą, był taki rodzaj dużej dociekliwości, tym bardziej, że go interesowało coraz bardziej to, co jest jakby, tak jak w metafizyce, czyli coś, gdzie jest ten teatr, gdzie jest to ostatnie źródło teatru, bez którego teatru już nie ma. I jakby redukował wszystko, co jest niepotrzebne. I to było fascynujące, co z kolei też budowało kontrowersje, bo niektórzy mówili, cóż to za teatr, tam właśnie nic się nie dzieje, tam jest gdzieś ten teatr współczesny, który się posługuje nowoczesnymi środkami, technologiami, ogromną muzyką, orkiestrami, nagle tu się robi taki teatr ubogi, jak u Grotowskiego kiedyś, to tu się robi po prostu bardzo prosty przekaz, opowieść, narracja, która wprowadza widza w tą historię, która jest, ale bez używania tych wielkich środków. I to było wspaniałe. I on jakby w tą stronę szedł i idąc, pokazał też taką istotę teatru, że tu jest człowiek, aktor i widz się spotyka w tej bezpośredniej opowieści. Wielkie dzięki. Ja myślę, że to jest dobra puenta na pierwszą część naszego spotkania.
Natomiast teraz może byśmy chwilę przerwy zrobili i za chwilę wrócimy do tematu. I teraz już można powiedzieć, to jest już bardziej na podcast czysto dźwiękowy. Chciałbym zapytać pana, który pana projekt, bo no wiem, że Chorea to też jest powrót w jakimś sensie do prostoty, do tego, co pierwotne, ale z drugiej strony u Petera Brooka muzyka nie miała takiego wielkiego znaczenia, jak u pana, prawda, ma. Więc jaki pana projekt byłby najbliższy Peterowi Brookowi? Bardzo trudno. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, dlatego że nigdy się nie wzorowałem ani na Grotowskim, ani na Brooku. Tak. Natomiast mogę sobie zadać pytanie, co było cenne w jego pracy, lub co było cenne w jego sposobie uprawiania teatru, lub co było cenne w jego myśleniu o teatrze. I wydaje mi się, że to, że u niego stoi za każdym razem jakaś taka bardzo głęboka filozoficzna perspektywa. Można powiedzieć nawet nie tylko filozoficzna, ale taka duchologiczna, taka penetrująca nie tylko istotę aktorstwa czy teatru, ale także człowieczeństwa. Stąd jego bardzo silny związek z tym ruchem Gurdzijewa i z tym wszystkim, co i tu się też łączył z... No właśnie, czy kilka słów można byłoby powiedzieć o tym, co to był ruch Gurdzijewa dla człowieka, który nigdy nie słyszał? Gurdzijew to była postać, której osobiście Brook nie znał, bo był za młody, ale był, tworzył, to był Gruzin, Rosjanin, który odbył pewnego rodzaju studia, nie do końca wiemy jakie. Nie do końca znamy jego biografię, bo on też bardzo mieszał w tej biografii, ale jego kwintesencją pracy była, drogi była taka praca w Paryżu, która to praca polegała na praktykowaniu takiej bardzo głębokiej duchowych tradycji wschodnich, które on przejął i doświadczył w swoich podróżach po wschodzie, po tych częściach wschodniej Azji i przeniósł to na własną praktykę, sformułował to i ten ośrodek jego pod Paryżem miał ogromne powodzenie. Ogromna grupa intelektualistów, ludzi wrażliwych i artystów. To były lata 60. To były lata przedwojenne. Przedwojenne jeszcze. Tak. Był taki, ja mówię o samym Gurdzijewie, tak, który stworzył ten ośrodek i on tam jakby prowadził pewnego rodzaju praktyki, działania, które wiązały się z szukaniem, w jaki sposób można całą tą tradycję wschodnią, tradycję takich mistycznych doświadczeń, najgłębszych duchowych doświadczeń przenieść na język i na model kultury zachodniej. Uważał, że to jest możliwe, uważał, że nie trzeba porzucać własnej tradycji, żeby sięgnąć po to najgłębsze doświadczenia wschodnie, ale to były doświadczenia zarówno tego, co dotyczyło Persji, tego, co dotyczyło samego sufizmu, tego, co dotyczyło tych najbardziej takich głębokich, sekretnych działań tych różnych grup parareligijnych czy religijnych, które działały tam na wschodzie, i on to przekładał na język już nie tyle religijny, co język praktyki. Tam prowadził pewnego rodzaju i medytację, i poprzez ruch, poprzez określone ćwiczenia stworzył taki cały taki krąg, który potem po jego śmierci ukształtował się jako bardzo trwały ośrodek myśli Gurdzijewa.
I to było połączenie różnych środków wyrazu, ale polegających na praktyce, nie na samej, na aktywności, bo techniki wschodu, indyjskie, one się bardziej koncentrują na medytacji, tak, na takim zatrzymywaniu świadomości, za wyhamowaniu aktywności, po to, żeby móc poznać całą swoją wewnętrzną duchowość, a u niego tak twierdził, zresztą Grotowski też, że to, co jest jakby kwintesencją cywilizacji Zachodu, jest ruch. I że nie można jakby oderwać tego od naszej kultury, szczególnie w tych praktykach. I obaj szli tą drogą, że jednak wiąże się za tym praktyka i określona fizyczna i działanie, które budują pewnego rodzaju możliwość rozwoju człowieka. Czy ja mogę wejść w słowo tutaj? Chciałbym zapytać o battlefield, czyli o pole bitewne i Mahabharatę, która też jest w jakimś sensie przecież o walce, w jakim sensie właśnie tutaj w tej Mahabharacie i w Battlefield można widzieć taką próbę przełożenia myśli wschodu na zachodni aktywizm, no bo jakby konieczność walki, konieczność aktywności jest wpisana jakoś rzeczywiście w kulturę zachodu. Ja myślę, że on po prostu szukał bardzo wyraźnie tego, co jest wspólne, co jest jakby w takim myśleniu obu cywilizacji wschodniej i zachodniej, co jednak je łączy, co jakby nawzajem nasyca. I on jakby nie przenosił bezpośrednio, mówimy o Peterze Brooku, tak, nie przenosił bezpośrednio nigdy tej myśli Gurdżijewa i tej całej filozofii, tej praktyki. On ją miał jakby w swoim backgroundzie. Tym się trochę różnił od Grotowskiego, że on to trzymał jako pewnego rodzaju swój sposób funkcjonowania i myślenia w ogóle o człowieku. Ale nie chciał tego narzucać czy wrzucać bezpośrednio w swoją pracę, aczkolwiek wszystkie te ślady widzimy. Mahabharata jest po prostu wielką opowieścią, przepięknym, można jeszcze zobaczyć wersję sfilmowaną tego spektaklu, posługującą się i ruchem, i symbolem, i ogromną taką mądrością całej tej wielkiej epopei, którą po prostu do dziś czytamy w zdumieniu i w takim pytaniu, co jest symboliką, a co jest realnym opisem tej walki, wojny, tego wszystkiego, co się działo, z czym naprawdę kto tam walczy. Czy to nie są opisane też poszczególne etapy naszych zmagań wewnętrznych w rozwoju człowieka. Ale wydaje mi się, że u Brooka to jest w sposób bardzo czysty prowadzona taka narracja, bardzo precyzyjna i w tej oszczędności niezwykle trafna. To w takim razie jakąś rolę odgrywała u Petera Brooka muzyka? Jemu też bardzo zależało, że w wielu jego spektaklach, żeby była muzyka na żywo, którą przywoził, albo mu grali, albo w tych wielu spektaklach, szczególnie w tych ostatnich, to była bardzo uproszczona, taka kameralna muzyka. Ale ja widziałem też jego świetną Carmen, którą po prostu uważam, że jest jedna z lepszych interpretacji Carmen, jaką widziałem. Po prostu, jak zwykle u Brooka, niezwykła redukcja, ale mały zespół kameralny, który grał jakby te wielkie orkiestracje, które słyszymy, pamiętamy, i robił świetnie, również ze śpiewem. U niego wszystko polega na niezwykłej oszczędności, ale jednocześnie precyzji, ale trafia zawsze w środek. W większości jego spektaklów są muzycy na żywo angażowani i to są muzycy zawsze z innych kultur wpisywani w to. Także mamy zawsze zderzenie i Azji, i Europy, i Japonii. Raczej śpiew, a nie instrumenty? Instrumenty i czasem śpiew. I czasem śpiew. A właśnie, czy pana doświadczenia z muzyką w Gardzienicach, między innymi z próbą rekonstrukcji instrumentów starożytnych, czy to jakoś było inspirowane Peterem Brookiem, czy to niezależnie? Nie, to już była osobna ścieżka. Prawdę mówiąc, ja Petera Brooka spotkałem w Brzezińce, czyli pierwszy raz w trakcie działań takich projektów parateatralnych Grotowskiego.
gdzie zamieniliśmy parę zdań. Potem widziałem go we Wrocławiu, rozmawialiśmy kilka razy po latach i potem w Paryżu byłem na jego spektaklu. Nie, no ja by, tej bezpośredniej inspiracji nie ma, natomiast to, co jest ważne, to dla mnie on był zawsze kimś, kto ewidentnie umiał iść własną drogą. Bardzo mi się podobała ta jego punkt wyjścia, który sformułował zresztą w książce, która jest bardzo ważna, przełomowa, taka pusta przestrzeń, gdzie mówi o tym, że każdy wartościowy spektakl powinien powstawać w pustej przestrzeni. I to jest pustka zarówno w takim myśleniu, czyli w głowie reżysera, jak i w rzeczywistej przestrzeni. Dopiero tam się powinno rodzić rzeczywiste wydarzenie teatralne. Ta jego redukcja, ta jego prostota w działaniu, oczywiście potem to rozbudowywał, potem to były niezwykłe inspiracje, prace z dramaturgami, z tekstami, z wieloma takimi wątkami kulturowymi, które wplatał i nałączał, ale zawsze wychodził od czegoś bardzo prostego i zawsze był w tym bardzo uczciwy. Mimo że robił bardzo różne rzeczy, bo to robił Szekspira i Marata Sade, też bardzo mocny, jeden z pierwszych jego spektakli, który po prostu był no, jak uderzeniem w pięścią, pokazywając, że to, co się dzieje, za pomocą tej sztuki, tego tekstu, że to jest nasz świat, ten świat pełen napięć, agresji i takich bardzo dominujących egotyzmów w życiu. Więc piękno jego funkcjonowania polegało na tym, że się nie powtarzał, że za każdym razem jakby podejmował inny temat i że jednocześnie w rozmowie miał dwie rzeczy, które były też wspólne z Grotowskim, że umiał słuchać bardzo, co jest za rzadkie, wbrew pozorom to jest bardzo rzadkie. Umiał słuchać swojego rozmówcy i w sposób bardzo prosty i trafny odpowiadał na pytania. A jednocześnie pytał o ludzi. Pytał mnie kiedyś, czy ta kobieta, która jedzie do niego jako młoda reżyserka, czy jest utalentowana, którą ja znałem wcześniej z pracy. Wprost mnie zapytał, czy ona jest utalentowana? Proste pytanie. No i musiałem się zastanowić, powiedzieć tak, tak, ona jest. Czyli właściwie to jego, być może to po Gurdżijewie, ale być może to wynikało z jakiego takiego charakteru. Ja planowałem jechać do niego w zeszłym roku, dawałem mu sygnały dwa razy, że chciałbym się z nim spotkać w Paryżu, żeby porozmawiać o Grotowskim. Dlatego, że bardzo mnie ciekawiło, jak on ten finał pracy Grotowskiego ocenia, jak on go widzi naprawdę, co widzi w tym Grotowskiego najważniejsze z jego punktu widzenia. Człowieka, który nie zarzucił teatru, który do końca go uprawiał. Jego sztuki ostatnie, Kostium, czy z tą, którą był teraz w Polsce niedawno, to są tak proste środki, ale tak czyste zrobione, że właściwie ludzie przyzwyczajeni do teatru czują wielki niedosyt. Co to jest? A tam jest po prostu czystość, taka w punkt. A jednocześnie bardzo do końca mówił dobrze o tym Grotowskim i mówił w bardzo trafny sposób, że jego droga jest inna i że on idzie tam, gdzie on sam nie chciał iść. To znaczy, on zawsze te sprawy swoich praktyk, takich głębokich, duchowych praktyk, które wiązały się z jego poszukiwaniami takimi metafizycznymi, on jakby zatrzymywał w tym kręgu gurdziewowców. Natomiast teatr, uważał, powinien być zawsze czytelny i tam jakby tylko jest ten przekaz pewnego rodzaju konsekwencji, czystości, no i nie byle jakości, że się nie robi byle czego, tylko się robi rzeczywiście ważne rzeczy, mówiące o takiej naprawdę stawiające pytanie, kim człowiek jest dzisiaj, albo w jaki sposób się odnosi do tego, co jest tamtą tradycją, jak jej nie zgubić, jak czytać siebie poprzez i afrykańskie baśnie, i Mahabharatę, indyjskie mitologie. I jeszcze w bardzo różny sposób, tak jak przez Zaksa, przez tego psychiatrę też, kiedy robił zupełnie inną rzecz. W każdym razie to jest taka polaryzacja. Wydaje mi się, że on
docenimy go za chwilę, jak zobaczymy cały jego dorobek, jakie ślady wyznaczył, dlaczego przeniósł się z Anglii do Francji. Jego teatr wspaniały Biff du Nord słynął z tego, że był wielokulturowym teatrem, że wydarzały się tam wspaniałe, cudowne rzeczy, właśnie ściągane z krajów, z kultur i spotkań bardzo, bardzo różnych tradycji. I była dla niego ta tradycja, co jest też bardzo ciekawe, te tradycje stare, najstarsze, te archetypy, których używał, były zawsze w tym jego miejscu, w tym jego teatrze, w tej jego pracy bardzo ważne. No, czyli można powiedzieć, ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, bo ja w ogóle nie śledziłem tego. Kiedyś fascynował mnie Grotowski, ja patrzę na pana jako na naprawdę legendę, choćby z tego względu właśnie, że był pan jednym z głównych aktorów Grotowskiego. Nie byłem. Nie, nigdy tak nie piszą. Byłem. Nie grałem Grotowskiego. Ja brałem udział w jego projektach parateatralnych, czyli już jak porzucił teatr, jak wyczerpał. Grotowski doszedł do takiego punktu, w którym powiedział, że właściwie w teatrze to on już wszystko zbadał do końca i że jego następnym krokiem musi być następne pytanie, że on nie chce, że mógłby robić sztuki jedna za drugą, mając taką wiedzę i takie narzędzia, co wielu reżyserów robi, po prostu mając te narzędzia do dyspozycji i po prostu zmieniając temat, czy sięgając po coś innego. On powiedział, że on w teatrze wszystko po apokalipsis cum figuris zbadał, doszedł do tego krańca i aktorstwa, i teatru. I poszedł dalej, powiedział, że teatr go nie interesuje, że go interesują w tej chwili ludzie, którzy uczestniczą aktywnie w tworzeniu pewnego rodzaju sztuki, kultury czy aktywności nie tyle artystycznej, co jakiejś kreatywnej. I stąd jego ten projekt, ja widziałem ostatnie spektakle, właśnie Apokalipsis cum figuris, które on jakby zamykał jako pewnego rodzaju swoją drogę. Tam go widziałem, tam go spotkałem i zaprosił mnie do tych działań parateatralnych, czyli tych już po teatrze. I tam poznałem jego całą ekipę i brałem udział wielokrotnie w tych projektach. Później się też z Grotowskim spotykałem, jak już on przeszedł do następnego etapu, Teatr Źródeł, a później tej sztuki jako wehikuł. Jeździłem do Pontedery, obserwując te rzeczy, ale już nie uczestniczyłem w tych działaniach, bo byłem w tym czasie w Gardzienicach. To ostatnie pytanie może dotyczące konwencji teatralnej i jakby właśnie tych poszukiwań pozateatralnych, to znaczy, bo Peter Brook wydaje się jednak bardzo mocno i cały czas siedzieć konwencjonalnie w teatrze, mimo wszystko, szukając źródeł w różnych kulturach, jednak ma świadomość konwencjonalności tych kultur i dlatego może nimi żonglować, tak mi się wydaje, chociaż ja nie znam, ale z tego, co pan mówi, z tego, co inni mówią, tak wnioskuję. Natomiast no, Grotowski poszedł dalej i Gardzienice w pewnym sensie też poszły dalej. Gardzienice, które jakby współtworzyłem, były w tym momencie właśnie jakby też odpowiedzią Grotowskiemu, że nie robimy teatr. Grotowski kiedy już zadeklarował wyraźnie, że on nie chce robić teatru, że go to nie interesuje. Staniewski powiedział, że róbmy teatr, tylko teatr w zupełnie innym kontekście. W kontekście polskich tradycji ludowych, czyli tego wszystkiego, co było jakby na marginesie w tych latach 70. W zasadzie to, co wiedzieliśmy o tradycji naszej, no to się tam zamieniało nam w Cepelię albo w Śląsk czy Mazowsze. Nic nie wiedzieliśmy. Natomiast ciągle jeszcze były te żywe kultury, tradycji, szczególnie wschodnia Polska, Polska B. Ta biedniejsza, niepoznańska, rzeczywiście funkcjonująca, dużo silniej związana z poprzednią epoką i poprzednimi epokami. Tam jeszcze i muzyka, i teksty, i język był używany, ten bardzo archaiczny. To było oparcie dla nas, dla tworzenia teatru, jak początek Gardzienic. Więc myśmy jakby mieli to przeniesienie, ale teatr. Grotowski powiedział, że już nie.
My robiliśmy w Gardzińcach teatr w oparciu o te doświadczenia wypraw na wsi polskie, ale potem nie tylko na polskie, bo i ukraińskie, i później zaczęliśmy jeździć. Do Grecji też. Jeździliśmy też do Grecji, jeździliśmy do Lapończyków, do tych narodów, do innych narodów, do Włoch, do Niemiec, do Francji, szukając jakichś takich odniesień, ale też jeździliśmy do Stanów i do innych miejsc, szukając tych kontaktów z Indianami. To jest osobna historia. W każdym razie tam było, szukaliśmy tych inspiracji dla teatru. Natomiast Grotowski poszedł w taką stronę, która definiowała w jaki sposób jego chciał zobiektywizować doświadczenia osobiste, które miał w tych poszukiwaniach duchowych. Nazwijmy to może górnolotnie mistycznych, ale w takich rzeczywistych praktykach, których brał udział w różnych częściach świata i które chciał znaleźć formułę i język, który nie sięgałby, nie opierałby się na religii, na jakiejś bardzo określonej, zdefiniowanej tradycji, tylko sięgał po te rzeczy, które są przed tymi różnicami, czyli do takiego podstawowego, najgłębszego doświadczenia duchowego człowieka, praktyka, które zamienione na technikę, na pewnego rodzaju działanie, powoduje ten rodzaj wędrówki, jak on to powiedział, do tych subtelniejszych energii. To jest ogromna praca, ogromny temat, który udawało mu się poprzez swoje doświadczenie i wieloletnią pracę z tą grupą w Pontederze osiągać efekty i widzieliśmy świadki, bo budował w końcu coś, co się nazywało akcjami, a co było po prostu takim bardzo precyzyjnym doświadczeniem poprzez śpiew i ruch, dotykaniem rzeczywiście tych subtelniejszych energii, wywoływaniem w jakiś sposób takiej energii, która pozwala rzeczywiście przechodzić uczestnikom na jakieś inne poziomy. I to była ogromna, wartościowa praca, w której też jakby uczestniczyłem jako obserwator, też wielokrotnie i rozmawiałem później, jakby tą tradycję przeniósł do Pontedery i przekazał jakby swoim następcom, czyli Tomasowi Richardsowi, Mario Biardziniemu. To jest jakby ta jego droga bardzo klarowna, zupełnie inna. Myśmy szli w Gardzińcach bardzo mocno w stronę teatru i to była właśnie taka najpierw nasza tradycja, nasza ludowa tradycja polska, polsko potem powiedzmy ta ukraińska. Później szukaliśmy dalszych źródeł i to była jakby średniowiecze, przełom renesansu i średniowiecze do tyłu jeden krok, czyli tam tak powstała Carmina Burana i później Grecja, jeszcze dalej sięgaliśmy, czyli metamorfozy i później oni robili Elektrę i te tradycyjne sztuki, w których ja już nie brałem udziału. Ale mówię o tej drodze taką, bo zapytał pan o tą Grecję, więc tam w tej, cośmy odkryli, a później już w Chorei jakby rozwijaliśmy dużo bardziej, bo jakby w samych Gardzińcach zatrzymała się ta praca muzyczna. Odkryliśmy muzykę starożytnej Grecji poprzez resztki zapisów, które ocalały z tamtych czasów. To jest kilkadziesiąt takich zapisów, dość niektóre bardziej, niektóre mniej precyzyjnie nutowych, które filolodzy po wielu sporach wieloletnich, mniej więcej 15-20 lat temu w szkołach niemiecka, angielska i francuska się pogodziły, że tam, gdzie jest niewiadoma, no to ciągle dyskutują, ale ustalili taką podstawową formułę tych zapisów muzycznych, jak to brzmiało, jaka była zapis melodii, jaki był zapis tekstu, jak to funkcjonowało. I to są fascynujące rzeczy. Do tej pory jako chorea jesteśmy w stanie robić takie koncerty muzyki antycznej Grecji, pokazując punkt wyjścia, źródło i potem naszą inspirację albo transformację tego, cośmy zrobili. Zrobiliśmy wspaniałe Oratorium Dance Project na kilkadziesiąt wykonawców i filharmonię naszą łódzką. W sumie 200 osób wykonawców było na sali. To jedno z największych wydarzeń, jakie zrobiliśmy w Chorei, gdzie używaliśmy
jako punkt wyjścia właśnie materiału muzyki antycznej Grecji, którą nasi kompozytorzy przebudowali, rozbudowali na orkiestrę, na dwa chóry i tancerzy. A nad czym teraz Chorea pracuje, to już na zakończenie, na zachętę, bo ja już na pewno powiem mojemu synowi harfiście w podstawówce jeszcze, ale tak czy owak harfa jest akurat takim ponadkulturowym instrumentem, o tyle ciekawym, że można zarówno w Egipcie znaleźć, jak i w Grecji, jak i w Irlandii. Nad czym teraz pracujecie Państwo w Chorei? No harfa to jest jeden z naszych ulubionych instrumentów, zresztą odtwarzaliśmy, tu stoi taka harfa, którą też używaliśmy do naszych koncertów, którą zbudowaliśmy, proszę zobaczyć, to jest bardzo dziwny obiekt, bo to jest dąb, z którego z jednej strony wychodzi gałąź, która wrasta w drugą, nic tam nie jest robione, to jest po prostu tak rosło drzewo. Ja je znalazłem, ścięte i kazałem je obciąć, wydrążyć w środku i ona jest... naszą też taką ważną inspiracją przy tych koncertach. Odpowiadając na to pytanie, my w tej chwili pracujemy nad kilkoma rzeczami w związku z festiwalem Retroperspektywy, który serdecznie zapraszam, bo on się odbywa w ostatnich dwóch weekendach, sierpnia. Czyli zaczynamy 19, kończymy 28. I tam będzie ogrom wydarzeń i muzycznych, i teatralnych. Ale też spotkań nad dwoma książkami. Jedna moja książka, druga Lecha Raczaka z Teatru Ósmego Dnia. Też będzie seminarium ekologiczne, takie poświęcone ekologia w sztuce. Więc bardzo bogaty program, który znajdziecie Państwo na stronie www.chorea.com.pl albo Retroperspektywy. To jest już hasło, które za chwilę ogłaszamy światu, jaki jest dokładny program. Bardzo zapraszam, bo będzie gęsto. My pracujemy w tej chwili, właśnie ja skończyłem próbę przed rozmową z panem, która do takiej premiery, która ma być poświęcona, bo hasłem tego festiwalu, tegorocznej edycji jest początek nowego świata. Ponieważ przewrotny tytuł mówiący o tym, że musimy być świadomi, że jakiś rodzaj świata nam się kończy. Nie wiemy jak i nie wiemy jak się kończy, ponieważ jesteśmy w tej końcówce. Ale wiadomo, że ten świat będzie inny i nie będzie taki, jaki był. Z wielu względów, nie tylko wojny, nie tylko zmian klimatycznych, nie tylko eksploatacji źródeł energii, które za chwilę się kończą, nie tylko poprzez niezwykły rozwój technologii sztucznej inteligencji, ale także poprzez zmianę świadomości naszej. Już nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy spokojni. Nie wiemy, jak będzie jutro. Nie wiemy, co z tego wczoraj ratować na jutro, jak zadbać o nasze dzieci. Nagle zaczyna być to jakby ważnym pytaniem, co mamy przenieść na tą drugą stronę. Na tą drugą stronę, która być może się rozłoży na jakiś czas, ale za chwilę ten świat będzie opierał się, wychodził na zupełnie innych zasadach. To jest nie tylko ekonomia, to jest i kultura, to jest nasze myślenie, nasze lęki, nasze strachy. Dlatego ten spektakl trochę będzie o tym, być może, nie wiemy jeszcze, bo go tworzymy, ale będzie opowiadał nasz spektakl w Chorei, robiony z Adrianem Barczakiem, który przyjechał z Norwegii, z teatru Carte Blanche, norweskiego teatru tańca. Ruchowy bardzo spektakl, ale też z żywą, z muzyką śpiewaną i graną przez nas. Będzie trochę opowieścią o tym, co każdy z nas chciałby zachować. Jako człowiek, jako artysta, jako ta wspólnota, czy jako ten teatr. Dla tych ludzi, którzy przyjdą za chwilę, albo przyjdą za dwie chwile i będą potrzebowali naprawdę czegoś się dowiedzieć, o co my walczymy, po co my żyjemy, dlaczego, dla jakich wartości. Bardzo dziękuję, bardzo inspirująco brzmi. Zachęcamy w takim razie druga połowa sierpnia między 16. Między 19 a 28 sierpnia. A 28 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do Łodzi, Teatr Chorea.
Czy te spektakle będą się odbywać tutaj w siedzibie? Tutaj w siedzibie wszystkie się odbywają na Tymienieckiego 3, na wprost katedry. Fabryka Sztuki, bardzo łatwo trafić, bo to jest właśnie blisko Piotrkowskiej i blisko katedry i na przykład Kościoła Świętego Mateusza. Wszystkiego najlepszego. Ale poprzez naszą stronę choreakom.pl trzeba jednak robić rezerwację, bo jest bardzo duże zainteresowanie, więc najlepiej sobie zarezerwować wcześniej, bo można nie wyjść. Mamy z kilka sal i kilka wydarzeń każdego dnia, ale lepiej jest zarezerwować. Hurry up. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Właśnie słuchałeś Polska Fika. Rozmawiałem z Tomaszem Rodowiczem, dyrektorem, reżyserem, aktorem, twórcą wielowymiarowym Tomaszem Rodowiczem oraz z Jolantą Sławińską-Ryszką z Uniwersytetu Łódzkiego. Pozdrawiam serdecznie.